Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Kiedy byłem w wojsku w Toruniu na szkółce, to każdy z nas, żołnierzy, elewów, jak to nas nazywali, miał obowiązek nosić pas. Pas to była część umundurowania niezbędna. Nie wolno nam było bez pasa się poruszać. Pas nie mógł wisieć na brzuchu, jeśli ktoś miał brzuch, nie? Bo czasami byli tacy, którzy mieli brzuch, nie mógł wisieć na brzuchu. Musiał być ściśnięty, a kiedy ściskałeś ten pas na biodrach, tak, to wtedy prostowałeś się samoczynnie. I wiecie, w wojsku jest tak, że często słyszysz komendę baczność. Jeśli jesteś na baczność, to za chwilę będzie rozkaz. Zawsze przed rozkazem było baczność. Baczność. W prawo, zwrot. I później spocznij. I później znowu baczność. Jak było baczność, to musiałeś uważać, że za chwilę będzie rozkaz. Szybki rozkaz. Czasami może nawet niewyraźnie powiedziany, ale tak głośno i dobitnie. No i każdy z nas musiał chodzić w tym pasie. Ten pas oczywiście uwierał na początku i ciężko się było przyzwyczaić do niego, ale później z czasem naprawdę sylwetka się poprawiała, człowiek chodził wyprostowany, bo sylwetka się przyzwyczaiła do tego, czyli no te mięśnie tam wszystkie z tyłu, te plecy. Jedynym momentem, kiedy można było nam zdjąć ten pas, to było wtedy, kiedy kładliśmy się spać albo mieliśmy tam jakiś krótki odpoczynek po obiedzie. Ale wtedy trzeba było pilnować tego pasa, bo jak ci ktoś rąbnął taki pas, no to miałeś przerąbane. No bo jak wtedy wypełniłeś ten rozkaz, że powinieneś go mieć na biodrach, przepasany? Więc pasa trzeba było strzec jak broni. Na szczęście nie mieliśmy broni przy sobie. Broń była gdzieś tam schowana. Od czasu do czasu dawali nam ją, żebyśmy sobie postrzelali, ponosili, bo to szkółka była. I powiem wam szczerze, że bardzo mile wspominam ten czas noszenia pasa. Teraz też mam pasek od spodni. I ten pasek pomaga mi, żeby iść. Bo czasami spodnie bez paska potrafią się obluzować troszeczkę. I trzeba od czasu do czasu podciągać spodnie. Czasami widzicie, jak mężczyźni podciągają spodnie. Zresztą coraz więcej kobiet nosi spodnie, to kobiety też mogą coś na ten temat powiedzieć, ale to słowo dzisiejsze jest moim zdaniem bardzo skierowane do mężczyzn, bo to jest takie słowo o czuwaniu dla mężczyzn. Jest też także słowo dla kobiet w Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie Mateusz pisze o pannach roztropnych i nieroztropnych. One nie miały się przepasywać, bo tam nie było nic o przepasywaniu, tylko było o tym, że miały mieć lampy i oliwę do tych lamp. I to sprawiało, że były gotowe do tego, żeby wejść i spotkać się z oblubieńcem. Natomiast mężczyźni potrzebują być przepasani i mieć pochodnie płonące. Nie zgaszone, tylko pochodnie płonące. Czyli też oznaka bycia w stanie łaski oświęcającej cały czas. Nie można sobie pozwolić na to, mężczyzna według Boga nie może sobie pozwolić na to, żeby jego pochodnia zgasła. Jeśli zgaśnie, to szybciutko zapalamy. Gdzie? No idziemy do konfesjonału i otrzymujemy ogień. Ogień Ducha Świętego, który nas zapala. I postawa, która oczekuje na rozkaz. W którą stronę mam iść? W prawo, w lewo? No mów do mnie, Boże. Mów, co mam robić? Ja sługa Twój. Słucham Ciebie. I jeśli będziemy mieć takie dwie postawy, jeśli Pan młody przyjdzie i zastanie nas w taki sposób, to jesteśmy szczęśliwi. Bo On wtedy co zrobi? Sam się przepasze jako sługa i zacznie nam usługiwać. O, jakie to jest piękne. Czyli pokaże, że jest naszym przyjacielem. Postanie się jednym z nas, sługą. On jest jednym z nas.
tylko prosi nas o to, żebyśmy byli przygotowani na rozkaz, mając pas na sobie, na biodrach i zapalone pochodnie. Hiob był taki człowiek, który był bardzo sprawiedliwym człowiekiem, ale w pewnym momencie został naprawdę dwukrotnie dotknięty przez demona. Diabeł zabrał mu wszystko oprócz życia, ponieważ został wystawiony na próbę. I przez 37 rozdziałów Hiob ciągle mówi, kłóci się ze swoimi przyjaciółmi, trzema, którzy do niego przyszli, i jest tam jeszcze jeden taki człowiek, który się pojawia, młodzieniec, który z nimi też rozmawia. To będzie dzisiejsze pytanie, więc zapamiętajcie, jak ma na imię ten młodzieniec, który się tam pojawia w księdze Hioba. I do 38 rozdziału Bóg się nie odzywa do Hioba. Dopiero w 38 rozdziale Bóg mówi pierwszą mowę. I co mówi? Z wichru Pan odpowiedział Hiobowi i rzekł: któż tu plan chce zaciemnić słowami nierozumnymi? Przepasz biodra jak mocarz. Będę cię pytał, pouczysz mnie. On przyszedł jak dowódca. Jak dowódca, jak sierżant, jak chorąży, który albo szef kompanii przychodził i: a ty żołnierzu, co ty taki? Co ty tak jęczysz, stękasz? Co ty tak się użalasz nad sobą, nad swoim losem żołnierza? A wstań, przepasz biodra, a gdzie jest pas? Wciągnij brzuch. Mocarzu. No bo każdy z nas ma być mocny w Panu i ten pas daje ci moc. Do tego pasa możesz sobie przypiąć broń, którą będziesz bronił innych. Hello, nie? To jest Słowo Boże oczywiście. I często jest tak, że dotyka nas jakieś nieszczęście, jakaś trudność, jest nam źle, jesteśmy słabi, kobieta odeszła. Najczęściej mężczyzna, kiedy doświadcza zranienia od kobiety, to wtedy wszystko mu się wali, bo od kobiety najczęściej dostajemy w czułe miejsce, bo kobieta naprawdę potrafi nas mocno dotknąć. Słowo Boże mówi, że od kobiety mężczyzna jest w stanie przyjąć zło i dobro. I najbardziej od kobiety boli. Więc często jest tak, że kobieta może nam zadać ból, świadomie lub nieświadomie, i wtedy mężczyzna zdejmuje pas, jego pochodnia gaśnie, kładzie się do wyra, leży, kwiczy i użala się nad sobą i przyjmuje postawę Hioba. A Bóg chce do nas mówić w swoim czasie. Oczywiście nie zawsze przyczyną naszego cierpienia jest kobieta. To od razu chcę wyjaśnić. Nie? Są różne przyczyny. Nie? Utrata przyjaciela, niepowodzenie finansowe, niepowodzenie w czymkolwiek, utrata łaski uświęcającej, upadek w grzech. To są te rzeczy, które nas często rozbrajają i leżymy, my jako mężczyźni. Ale Bóg chce do nas mówić. W swoim czasie, czasami po kilku latach proszenia Boga, mówienia do Niego, On się odzywa. Dzisiaj spotkałem pewne dwie kobiety, które szły i sobie tam przypalały papieroska. Ja tak akurat się zjawiłem i zacząłem głosić Słowo Boże. I jedna z tych kobiet mówi: ale no jak, Bóg mnie kocha, to On musi mi dać jakiś znak, że On jest, nie? Ja mówię: no to ja jestem tym znakiem. Czy ja nie jestem tym znakiem Jego miłości, że On posyła mnie właśnie dzisiaj do was po to, żebym wam powiedział to? Nie. Mówię: no dobra, to ja się pomodlę. I chciałem się pomodlić i kiedy już tylko położyłem rękę na tej kobiecie jednej i zacząłem się modlić, i ona
zaczęła doświadczać Ducha Świętego. Przestraszyła się i nie, bo Pan nade mną jakieś czary pewnie chce odprawić. Wie, jakie czary? Chce się modlić do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna w Duchu Świętym. No, jestem katolikiem. No ja też, ale nie. Ja kiedyś chodziłam do scholi przez 10 lat i to nic nie pomogło. 10 lat czekała na to, aż Bóg do niej powie i nie powiedział. I ja mówię, a dzisiaj? Może to dzisiaj właśnie jest ten czas, że On chce do Ciebie mówić. Teraz już za późno. I taka sfochowana odeszła na Boga. I nie fochaj się na Boga, On Cię kocha, nie obrażaj się na Niego. On Cię kocha. No niestety, nie wytrzymała. Czasami jest tak, że my możemy być sfochowani na Boga, że On ma plan, który często nie jest naszym planem i jest inny niż my byśmy sobie tego życzyli. I On chce po swojemu przyjść do nas, tak jak On chce. Czy Bóg nie może przyjść jak chce, kiedy chce, o której chce? No może. Dlatego zaprasza nas do tego, żebyśmy byli czujni, żebyśmy czuwali w każdej chwili, w każdym momencie. Czy jesteś dzisiaj w stanie łaski uświęcającej? Jeśli nie, to szybko zrób wszystko, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Odrzuć grzech i znajdź szybko kapłana, bo nie znasz godziny ani dnia, kiedy on do Ciebie przyjdzie. A teraz rozwiązanie konkursu. Dzisiejsza nagroda, pytania do sumienia powędrują do Marcina Puzdrakiewicza. Gratulujemy wygranej. I jeszcze raz powtarzam dzisiejsze pytanie. Jak ma na imię młodzieniec z Księgi Hioba? Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.